No więc skończyliśmy sobie opowiadać historię miasta i tylko to dokończyło nam prawie piątą stronę scenariusza z maksymalnych normalnie sześciu. Teraz jeszcze tylko przypomnę, że na 1000 subów zrobimy kolejny mega zarąbisty odcinek specjalny na wzór poprzedniego tak uwielbianego przez polski internet oraz na tę samą ilość subów ja osobiście, nie jako Zbychu, pojawię się na Instagramie. I jeszcze weźcie, wyślijcie mi jakieś memy na adres przemysław.it.kontakt@gmail.com. Zaznaczę tylko, że nikt z Was nie ma psychy wejść w opis i zobaczyć, co tam jest, a teraz już lecimy z Rzeszowem, zapraszamy pana Michała. Bez zbędnego przedłużania. Który z tych piłkarzy ręcznych pochodzi z Podkarpacia? A. Bartosz Dudek, O. Mateusz Zembrzycki, B. Miłosz Walach. Dla ułatwienia, ja mogę tylko powiedzieć, że chodzi tutaj o bramkarza, występującego obecnie w polskiej PGNiG Superlidze. Poprawna odpowiedź na końcu odcinka, a teraz już lecimy. Ja tylko zaznaczę, że dzięki bogatej historii miasta powstało tam naprawdę wiele wartych uwagi obiektów, ale dzisiaj spora część z nich nie jest, jak niektórzy by sobie życzyli, muzeami czy nawet udostępnione do zwiedzania. I takim jest na przykład Rzeszowski Zamek, powstały w drugiej połowie XVI wieku z inicjatywy Mikołaja z Pytka-Ligenzy. Pierwsza, niekoniecznie murowana rezydencja obronna mogła tam istnieć już przed rzeszowskim Złotym Wiekiem. Dopiero Ligenza wziął się za jej naprawdę porządną rozbudowę według renesansowych standardów. Powstał dzięki temu murowany dwór obronny, pokazujący wszystkim przechodzącym obok, kim tutaj jest właściciel i co ma zawsze na kolację. Taka ciekawostka, że te wszystkie umocnienia miały być właśnie bardziej reprezentacyjne niż faktycznie przed czymś bronić, coś jak obecne tfu maseczki, bo zostały one dwa razy sforsowane przez bratanka Ligenzy. Po wojnie jego z różnymi ciemnymi typkami zamek jeszcze raz zmodernizowano, tym razem tak, żeby było dobrze. Okres zaborów był dla tego zamku, powiedzmy, że mało pomyślny. Miała wtedy miejsce przebudowa, właściwie odbudowa gruntowna jak nigdy wcześniej. Obecnie jest znany bardziej jako zamek Lubomirskich niż Ligenzy, bo jednak oni tam spędzili więcej czasu, i mieści sąd okręgowy. I w sumie ja bardzo proszę kogoś z Rzeszowa o wypowiedź w komentarzach, jak to w końcu jest, bo ja już nie wiem, czy zrobili tę nową siedzibę sądu i przenieśli go tam, a muzeum tutaj, czy jak to w końcu jest. Nieopodal znajduje się letni pałac Lubomirskich i idąc do niego można przejść koło takiej fajnej fontanny, a przynajmniej tak podaje Google Maps, bo ja nie byłem. Powstał w XVII wieku i rozbudowano go na początku XVIII z rozkazu hetmana Hieronima Augusta Lubomirskiego, dokładnie tego samego, który udupił naszą armię pod Kliszowem koło Jędrzejowa. Wtedy obok znajdował się taki jebitny, bogaty jak ten sąsiad, co ciekawe skąd tyle pieniążków ma, ogród z oranżerią w stylu chińskim, bo taka była wtedy moda. Teren ten został sprzedany przez Franciszka z owego rodu i należał do kilku innych, mniej nadzianych rodzin. W XX wieku w tym pałacyku utworzono dowództwo 10 Brygady Kawalerii Wojska Polskiego i potem Wojewódzki Ośrodek Doskonalenia Kadr Medycznych. Od 2013 roku trwa ponowna konserwacja i remont. Jak można wyczytać na stronie Urzędu Miasta Rzeszów, i tutaj pozwolę sobie zacytować, obecnie letni pałac Lubomirskich mieści siedzibę Okręgowej Izby Lekarskiej. Część pomieszczeń na drugim piętrze przeznaczona jest na wynajem. Piwnice przystosowane zostały jako zaplecze restauracyjno-gastronomiczne. Dosłownie 108 metrów i 8 cm stamtąd zaczyna się ulica 3 Maja, czyli jedna z najbardziej reprezentacyjnych i najstarsza ulica Rzeszowa. Przy niej znajduje się mieszczące się w dawnym gmachu klasztoru ojców Piarów Muzeum Okręgowe, a zaraz obok kościół pod wezwaniem Świętego Krzyża i dawne popijarskie kolegium, obecnie pierwsze liceum ogólnokształcące w Rzeszowie. Cały kompleks powstał w połowie XVII wieku z fundacji Zofii Pudencjanny, fajne nazwisko, córki Mikołaja z Pytka-Ligenzy, tylko że początkowo należał do zgromadzenia Bernardynek. W zbiorach muzeum znajdują się eksponaty świadczące o słowiańskim osadnictwie na tym terenie już od VI wieku, zbiór nowożytnych militariów, dzieł sztuki itp. itd. i nie będę się rozgadywał, bo jeszcze trochę tego jest. Powiem tylko jeszcze o kościele i jego wyposażeniu, które po części pamięta czasem Mikołaja z Pytka-Ligenzy. Macie tutaj trochę zdjęć i już zaraz lecimy dalej. Na końcu ulicy 3 Maja znajduje się najstarsza budowla w tym mieście, czyli pamiętający wiek XV, kościół Farne pod wezwaniem świętych Wojciecha i Stanisława.
Pierwsza świątynia na jego miejscu istniała już w XIV wieku, ale spłonęła jak wiedźma na stosie i zbudowano nową, murowaną. Kolejny pożar miał miejsce w XVII wieku, a po nim kościół rozbudowano według założeń tego samego gościa, którego wałkujemy przez całe obie części, czyli Mikołaja z Pytka-Ligenzy. W 1754 w ogóle zmieniono koncepcję architektoniczną i przebudowano kościół na barok. Z tego okresu pochodzi prawie całe wyposażenie i charakterystyczna dzwonnica. Idąc dalej ulicą Kościuszki, można dojść do rzeszowskiego rynku, całkiem spoko moim zdaniem wyglądającego, na którego środku stoi majestatyczny jak stadion Resowi ratusz, powstały w XVI wieku za sprawą dobrze wiadomo kogo. Reptilianie, kosmici, masoneria, iluminati, nawciarze. Wiadomo kogo, czyli Mikołaja z Pytka-Ligenzy oczywiście. Obecny kształt zyskał w drugiej połowie XIX wieku, kiedy przeprowadzono dwie gruntowne przebudowy, które nadały mu charakter neogotycko-neorenesansowy i ja bardzo proszę jakiegoś specjalistę o wypowiedź w komentarzach, czy takie coś można nazwać stylem eklektycznym, bo się nie znam, a ciekawi mnie to. Jeszcze wspomnę o dzielnicy Pobitno, w której we wczesnym średniowieczu miał znajdować się największy warowny gród na terenie miasta, ale to miejsce jest bardziej znane z kopca, a przynajmniej z tego co po nim zostało, bo na Google Maps cienko to wygląda, kopca Konfederatów Barskich. 13 sierpnia 1769 roku na tych polach doszło do bitwy obrońców niepodległości, czyli Konfederatów właśnie, jakby ktoś nie wiedział, z Rosjanami. Wprawdzie to oni wygrali bitwę, ale ponieśli straty niepozwalające na dalszy marsz, więc się wycofali. Ciała poległych konfederatów złożono w usypanym tam kurhanie, na którego miejscu miał powstać właśnie ten kopiec, lub jest też teoria, że właśnie ten kopiec jest tym kurhanem. Jeszcze dodam, że właśnie na cmentarzu w Rzeszowie Pobitnie spoczął wspomniany już pułkownik Leopold Lis Kula, osoba zasłużona dla niepodległości Polski. W centrum Rzeszowa stoi jedna z jego wizytówek, czyli pomnik czynu rewolucyjnego upamiętniający walki toczone w czasie II wojny światowej na Podkarpaciu. Dla zasady dodam, że stanął on z pomysłu pierwszego sekretarza PZPR w Rzeszowie. Powstał w latach 70. XX wieku. Zaraz obok stoi kościół Bernardynów, znany jako Bazylika Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny, czy też Sanktuarium Matki Bożej Rzeszowskiej. Istnieje historia o objawieniach Matki Bożej w tym miejscu z XVI wieku i tutaj nie będę cytować żadnego tekstu źródłowego, bo po co, tylko powiem, że w XVI wieku żył sobie tam pewien ziomek zwany Jakubem, generalnie spoko gość, czyste serce i takie tam moralizacyjne pierdoły. W uroczystość Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny poszedł sobie normalnie do swojego ulubionego sadu jak co dzień, zbliża się do swojej ulubionej gruszy, a tu nagle cyk, światłość wielka i słyszy głos Matki Bożej, która podzieliła się z nim informacją, że ona już w te pędy chce tutaj widzieć chwałę syna swojego. Więc ludzie, którym mimo pomyślności miasta trochę jednak doskwierały złośliwości ze strony kozaków i Tatarów, przychodzili się modlić i działy się cuda. Zaraz wybudowano drewnianą kapliczkę, potem większy kościół. Często tam przychodził sam Mikołaj z Pytek-Ligenza z małżonką i ich modły były zawsze wysłuchiwane, więc postanowili postawić tam murowany kościół. Dnia 8 września 1763 roku ze zgodą Watykanu odbyła się tam koronacja cudownego obrazu Pani Rzeszowskiej. Dobra, będzie tego 9 stron scenariusza, to jednak trochę dużo. Zasubskrybujcie kanał, kliknijcie łapkę w górę dla zasięgu. Poprawna odpowiedź na dzisiejszą, czyli z drugiej części zagadkę pana Michała, to B. Miłosz Wałach urodził się w podkarpackim Pruchniku, Mateusz Zembrzycki w Legnicy, a Bartosz Dudek w tym przeklętym mieście nawciarzy. Subujcie, łapkujcie, widzimy się w następnym odcinku. Cześć!